Siema, z tej strony Hogaty, a to jest... Elegancki duet? Nie wiem, czy to jest elegancki duet, to są wyścigi w GTA 4. To są wyścigi, tak, zagrajmy w GTA 4 multiplayer. Dobra, chcieliście wyścigi, to włączyliśmy tryb na wyścigi. Ja jeszcze teraz jadę samochodem o nazwie Comet. W sumie nikt nie jeździłem tutaj. Wiesz co, chyba. Powiem? Że? Że tu można pikować ten, bronię. Fuck! Nie denerwuj mnie! No, tylko możesz mieć chyba jedną broń jakby na stanie. Twal się. A ja mam w tym momencie jeszcze 3 mołotowy. Moment, raz, dwa. Fuck, 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 fuck! Wjeżdżam po wszystkim! Też. Nie wiem. O Jezu! Widzę, że coś tam leci. O, strzelasz. Chcę zużyć, nie? Amunicję. W ogóle jadę teraz, wiesz, odwrócony mam celownik do ciebie. Nie! Fuck. Fuck, ja nie mam opony, wiesz o tym. Tak jest, ej, tak jest, tak się kończy wyścig. Jak się, kurde, patrzy. Tam, gdzie nie trzeba. Nie mam opony przez ciebie. Dobra, dobra, już nie zwalaj winy na mnie. No nie, ale kogo? No nie wiem, no zwalam winę na tego, kto zniszczył ci opony. Czy ty poleciałeś właśnie? Nie. Fuck! Nie! Nie! Serio? A ty spadłeś? Tak! O. Ej, to ja mam pograne przecież już. Jak ja ci mam wrócić na trasę niby? Ojej, ale... Można to jakoś zresetować? Nie wiem. Możesz... Ej, no przecież jak ja mam ci na autostradę wrócić stąd? A nie wiem, próbuj. Ja nie wiem ile mi zostało. A to jest. To dopiero pierwsze okrążenie było. Tak, ale jak ja mam ci wrócić na autostradę? Zira. Nie. Zira, jak? Powiedz mi jak. No, sam wybrałeś taką trasę, no. Po autostradę. Jak mam żyć? Ale ja to wybrałem nieświadomie. A, no. Kombinuj, żeby wjechać na autostradę, no. Myślisz, że ja co jestem? Znam każdy ten, każdy wjazd na autostradę. A masz mapę? Nie. Jak to nie masz mapy? Mam, ale ty, tam jest chyba najbliższy wjazd dopiero, serio, po drugiej stronie most, po drugiej stronie tego miasta. No i... Możesz czekać aż ja dojadę, albo nie wiem, zabić mnie. Bo teraz jest w sumie, ja już sobie zjechałem z tej autostrady. Jak zjechałeś? Nie wiem, ale ominąłem zakręt. Co, nie jedziesz zgodnie z trasą? Tak, pojechałem na drugie miasto, nie wiem, jechać dalej tym co. No i tak, tobie nie trzeba, ja się wywracam tym autem, porozwalane całe auto, nie no spoko, ale okej, okay, rozumiem. Apteczka. Moje żółte auto, takie ładne było, w ogóle pierwszy raz Kometem jadę, no. Znaczy, ja grałem w singla, więc już trochę tego Kometa poznałem. Serio, wjechałem na jakąś inną autostradę? Czy jak? Fuck, nie, jestem na boku. Rozumiesz? Bokiem stoję teraz na tym aucie i nie mogę nic zrobić. Nie mogę się przewrócić. Wow! Czekaj, zjadę do siebie za chwilę. Jakim cudem ja przyjąłem niby przed chwilą prowadzenie? Nie, jestem pierwszy. Ale tak wyskoczyło, że ja wyszedłem na prowadzenie. Dol. No strąć mi auto! Nie mnie, debilu! Zabijecie, zabijecie za to, frejerze. To jest jakieś auto, chyba że wezmę inne po prostu. Zatrzymaj się, kretini, w tym aucie! O, ja nie. O, o, ten mi się zatrzymał, fajne autko jakieś. Komet? O, komet, nie? Właśnie się, właśnie skapnąłem się, że nie trzeba zużywać całej broni, wystarczy dać R. I on ją dropuje. Lol. No. Jaki cheater! Jeszcze takie cheaty zna. Lol, auto mi tu zeskoczyło z nieba. Ty serio, a bo ja może w drugą stronę w ogóle mam jechać? Nie. W którą stronę mam jechać teraz? LOL. Niezwykmi, nie. W tą stronę to czemu mam pokazane ten? Czemu mam żółty kolor pokazany tylko jak jadę pod prąd? LOL. Żyj, mołotowa. Nie wiem, ale u mnie leci, lecą ruskie nuty. Z Władiwostoku. LOL, przejechałem w tym miejscu, w którym powinien być... Checkpoint. Czy to nie ma dwóch pięter?
Tak! Ta autostrada? Nie. Co? Co? Czekaj. Nie wiem. No właśnie, może... mi się wydaje, że ma. Czekaj, ale ja ci powiem, że... Nie, nie ma. Tak, że ma. Ma. Je, Boże... Co na moim piętrze? Ja jestem na wyższym, no bo ja mam, wiesz, w ogóle w odwrotną stronę zaznaczony wtedy. A byłem tam, gdzie jest checkpoint i nie ma checkpointu właśnie. Takie czary, nie? Lol. Muszę wykminić teraz. Nie no, mi się wydawało, że w tą stronę na pewno było do jechania. Aczkolwiek, nie wiem. Lol, ty jedziesz w drugą stronę? No się ma. Ty jedziesz prawidłową, czy nie? Tak. Co, w tamtą stronę ma się jechać? Ale ty musisz dojechać, ja wiem dlaczego on ci tak pokazuje, bo ty musisz dojechać do tego checkpointu, przy którym wypadłeś. Który? No. Ale mi pokazuje dwa checkpointy. Jak dwa? Który to jest? No, cofnij się kawałek, ze mną tak masz okrążenie do przodu, lol. No patrz. Bo nie. Jeden jak ci pokazuje, to masz... Tam, patrz. Ale pokazuje mi po tej stronie w ogóle, no patrz, dojechałem przed chwilą, tu powinien być zaraz checkpoint. A masz jeszcze jeden dalej? Tak. Bo on ci pokazuje jeden do przodu. Ej, znajdź mi auto. To mi się tak rozdupiło. Czekaj. Muszę auto wziąć. Ało! Zreal, gdzie jesteś? Przed tobą. Jak przede mną? Czemu tam jesteś? Zreal, czemu tam? O, ruch blokujesz? No fuck. Czekaj. Dobra, bo ja... tam się pali. Pojadę z tobą. No! Jezu, Boże, tak jest, jak się wypada gdzieś na wyścigach, kurde. No i widzisz, tu mam niby checkpoint. Coś widziałeś tego typa? Na motorze? Jak dostał to... A fuck! Zaraz wypadnę znowu. Nie, tu nie wypadniesz raczej. No wiesz, już raz wypadłem. Ale to było na zakręcie, wiesz? Gdzie masz tego checkpointa następnego? Czekaj. Tu? Nie, teraz nie kminię. Nie kminię tego trochę. Czekaj, spróbuję w tą stronę, może teraz pojadę. Nie wiem, wrócę się tam. Dobra, to ja jadę do końca, może szybciej to skończy. No fuck! Przewróciłem się na drugą stronę. Weź walnij we mnie. Walnij. Jestem po drugiej stronie, na drugim pasie. Na tym samym, dobra. Walnij. No to prawie. A, team play, nie? Wal się. Nie będziesz miał opony. Apteczka. Dobra. Nie. LOL! Auto ci się pali? Auto ja lecę. Co ty robisz? Leciałem. Fuck. Jaki żal. Dobre, powiem ci, że fajne wyścigi, podobały mi się. Gdybym nie wypadł jeszcze. Fuck! A ty dałeś... Zamiast R kliknąłem F. Podczas jazdy. Ej, ty dałeś GTA Race czy zwykły race? No, nie mam pojęcia, GTA chyba. No właśnie, race. Bo jakby był zwykły race, to by nie było broni. Ani apteczek. Aaa, takie buty. Tak podejrzewam, wiesz, bo GTA Race, no to GTA to jest strzelanina, nie? No się ma. Naprawdę? Jo. Jezu, co? Mogę cię zabić. Gdzie ty się zrespisz? Nie wiem, ale jestem na skuterku. Serio? Tak. Czekaj, ja jadę teraz przez miasto. No jedź, ja jadę na skuterku. Ty, ale co z tego, że mam ten? Co z tego, że mam RPG, jak nie mogę z niego nawalać? Możesz. No. Jak, podczas jazdy? Ha. No może nie, no, może w tym trybie są jakieś bugi, albo widz auta i się zakamp, może o to chodzi. No chyba, że o to chodzi, ale też ja nie lubię kampić. Nie. Naprawdę. No nie! Kurde, kto lubi kampić? Czekajcie. New Personal Best, 9 minut 17 sekund. Normalnie super. Ja mam 9.25, a dojeżdżam do mety. Lol. No tu dojeżdża do mety, frajer, ciota. Dojeżdża do mety, ja robię drugie okrążenie dopiero. Ale teraz ci lepiej Zreal pójdzie. Wygrał. Co? Teraz ci lepiej pójdzie, patrz. Naprawdę? Chyba, że znowu wypadnę w tym samym miejscu. Albo możesz inną trasę wziąć. Fest. Co, ty już skończyłeś? No tak. O
pięknu. Nawet nie mam do kogo strzelać teraz. Mogę sobie do innych aut postrzelać co najwyżej. A ty teraz jedziesz? Tak. To się jeszcze nie skończyło, dopóki ja nie dojadę. Gorzej by było, jakbym znowu tam wypadł. Chyba, że ja mogę... co tu mogę jeszcze zrobić? Nic. Kupę. Mogę sobie zmieniać radio. No, spoko. Tak, radio sobie pozmieniam. Takie tam zmienianie radio. Radio Broker? Nie, ja sobie dam... Niech będzie... Co? Nie wiem. K9, nie, Massive. Jesteś inny, bierzesz inne stacje. Pewnie słuchasz Wladywostok FM. Nie, akurat leci Just Nation Radio. I leci bardzo cicho. I w ogóle mam taką... Fuck! To samo miejsce, właśnie ominąłem. Ledwo. Czekaj, o, zmienię sobie... Jak widzisz? No ja cię teraz spektuję. Jaki noob. Ja muszę czekać... Spektuję mnie. Ja muszę czekać, aż ty skończysz. Czekaj sobie! Masz... Strzelam do ciebie! Strzelam, tak, to do ciebie, Zirael. Czy ty, ty strzelasz do tyłu? Strzelałem w niebo. A teraz do auta. Jakiś koleś... Jak ty jeździsz? Fajnie, że jechałem, wiesz, w ogóle odwrócony byłem do tamtego typa. Dobra, to w trybie spektowania mam możliwość zmiany graczy, jakby było ich więcej, i zmiany radia. I zmiany kamery, i mogę się także cofnąć, ale nie chcesz cofać, to popatrzeć, aż się dojedziesz. Ups! Chyba coś się jest. Jaka 180. Ledwo nie trafiłem. 180. Ledwo nie trafiłem. A, to wszystko twoja wina! Albo twoja... Ale patrz, policji nie ma. No patrz, RPG. Leci! Jak ty mi to auto podpaliłeś, to ja w pełnym tym... Na pełnym gazie wyskoczyłem z tego auta i ono nie dość, że się pali, to ja jeszcze lecę, nie? I się odbijałem. Oj. Patrz, patrz na nią! Ona żyje! Chyba niedługo. Daj, ona jeszcze... Ej, ona żyje! Ona jeszcze żyje? Patrz! Uhu! Gdzie ona jest? Ja miałem za tobą. To w ogóle taki odgłos, jakby jej zwłoki się rozbryzgły tutaj. Całkiem możliwe, wiesz? Nie zdziwiłbym się. Ej... No, spaliła się. Dol. Co? Daj człowiek... Daj, zrób tak, spróbuj zrobić tak, żeby auto się podpaliło i koleś z niego wysiadł i się zapalił. Tak, żeby nie wybuchło. Już zrobiłem tak, wjeżdżając w jakieś inne auto ciężarówką. Że koleś się podpalił i wysiadł z niego. Podpalony, więc wiesz. Dobra, porozwalałem, trochę się powyżywałem. Teraz trzeba stąd wyjechać. Lol, nie wyjadę. Dobra. Patrz, podpala auto. Nie podpaliło się. Musiałbyś... Fuck this shit! Patrz, teraz nie muszę przynajmniej przez ten, przez szybę bić. Wygoda. Jeszcze musiałeś i cały tak rozwaliłem. U mnie to wyglądało tak, że chowałeś rękę, a ona się wybiła. Coś w tym guście było. To ja, myślałem, że ten. Na. Nie, nie ten zakręt. O, koniec, widzę, że masz metę. Wyszedł. Jak się fiksuje. Co? To nie będziecie mi wszystko zjechać. Co ty strzelasz? Nie żyję. Ha, w tego gościa. Nie. Patrz, myślisz, że dobiegnie szybciej na metę niż ja? Co on sobie myśli? Ona lubi stopu. Truchta na metę po 13 minut. 4:35. No rekord okrążenia. Continue, dajemy continue. Continue, okej. Okay. Ender. Dalej. Ender, jeszcze raz, tak. Ale ja inną trasę weźmy. Inna trasa, czekaj. Zmienimy trasy. Laps, dwa exhaust fumes, w ogóle to samo autko. Może inny kolor. To. Ten kolor wezmę, jak zostawiam. Weźmiemy sobie w takim razie inną trasę. Która będzie taka. Dawaj. Bo ja nie, nie śmiadę, chyba jadę dalej Super GT. Tak. Ja jadę kometem, wiesz? Więc... Start! Ty, mam lepszy ten, przyspieszenie na początku. Tak. A ja mam jakąś, miałem jakąś dziwną kamerę. Komet jest ogólnie szybszy od tego, wiesz? Mówisz? Dostajesz tym ogniem? Nie, teraz wjechałem w niego.
Nie, bo jesteś za daleko. Dobra, nie. Nie! Nie patrzę się już w drugą stronę. Ty masz łatwiej, możesz strzelać do przodu. Kurde. Agada, nie, for speed! Ej, nie wjeżdżaj we mnie! Serio? Teraz? Po wyścigu. Czemu? No bo auto stoi bokiem. No to wyjdź z auta i wyjdź co inne. Super, tylko żeby jechało jakieś w miarę szybkie. Ale wiesz, jeszcze nie? Wiesz co ci powiem? Co? No patrz. Twoje auto. Ile? To to było. Ile dałeś okrążeń? 5. No. Nie żartowałem. 2. Koniec. Gdzie ty jesteś, Izrael? Dojeżdżam do końca. Do mety? Do końca pierwszego okrążenia. Jak ty byłeś obok mnie przed chwilą? No ale tam jest nawrót. LUL! Taki cheater. Tak? Tak. Taki cheater, jak zwykle ja się muszę wywrócić. Co z tym, że jadę pierwszy, jak on musi nieuczciwie do mnie strzelać? Bo inaczej mi nie wygrę, no wiadomo. Do mnie ostatnio strzelam. Ty. Do mnie. Tak. Lubisz sam do siebie strzelać, nie? Jakby... To jest samo ostrzelanie. Jakby się jeszcze dało, to jest spoko. Fuck, we wszystko muszę wjeżdżać, czemu? Czemu to jest złe? Czemu wszystko przeciwko mnie? No, wszystkie auta we mnie wjeżdżają. Powiedz ci, no, że człowieku. Wcale nie mam tak blisko do mety. Tego pierwszego okrążenia. Mówisz? No. Co, jeszcze nie jesteś przy mecie? Teraz dopiero będę, bo to jest... Jakby zaczynaliśmy w połowie tej trasy. Jakim cudem? Ja się pytam, jakim cudem? Jakim prawem? Jakim kurwa prawem? Mam dwa... A, jak zwykle już. Już przyjechałeś, już jest po mnie. Tam mnie minąłeś. Już nie mam szans. Nie poczekam na ciebie. Już nie mam szans, no nie poczekasz, bo boisz się rywalizacji uczciwej. Niestety, taka prawda z Irana. Wszyscy wiedzą, wszyscy moi widzowie wiedzą, że boisz się uczciwej rywalizacji. Jak zwykle wiadomo, że to wszystko przez Irala. Kto potwierdza, ten łapka w górę, że to wszystko przez Irala, że mnie ostrzelał. Boi się po prostu uczciwej, dobrej rywalizacji, zdrowej przede wszystkim. Każda rywalizacja jest zdrowa, wiadomo. Jednak Zirad ucieka od takiej zdrowej rywalizacji, przez co jest niezdrowy, a równie dobrze może mieć downa i jest chory. I nie trafił teraz. I jest głupi, bo nie trafił, proszę państwa, co się dzieje? Hogaty wychodzi na prowadzenie. Dałem ci szansę. Jedziemy, szybko. Poprzedni wyścig wygrałem, jedziemy. Dam ci szansę. Wal się, nie odzywaj się, wyprzedziłem cię, jestem lepszy. Wiadomo, Zirael boi się rywalizacji, dlatego musiał uciec się do takich metod, że próbował zniszczyć mi auto za pomocą, chciałem powiedzieć wyrzutnika. Ale ty, żebyś widział, jak laguje mnie, znaczy ciebie u mnie. O, siema. Wal się. O lol. Znowu na fazie będę jechał. Słodko. To wszystko dlatego, że nie chciałeś normalnie grać. Ja nie chciałem. Tak, dlatego umarłeś. Widzisz, śmierć jest okrutną rzeczą, bardzo okrutną. Zirael, ja oczywiście tego nie pochlebiam, tego, że umarłeś i to w jakiś sposób, ale kto, wiesz, mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Naprawdę, Zirael. Weź mów normalnie, wkurza mnie twój głos. Kurde, no niestety w ten sposób muszę mówić, no, tak, żeby wytłumaczyć ci. Mówić, mogę cię zagłuszać, będzie spoko. To jest dlatego ty, żeby Zirael normalnie... Będę teraz nadawał non-stop, może uda mu się wygrać tym razem, tylko dlatego, że miał farta, bo ja na niego grzeszę. Sam masz farta, Zirael. Tak lagowało, że nie było nawet rady na niego, żeby trafić. Po prostu powiedz, że jesteś tak słaby, u mnie, że go lagowało i się nie dało go trafić, to będzie, to jest wszystko udokumentowane. Właśnie wysiadłem z auta zamiast wyrzucić, bro. Nie,
znowu nie trafiłem. U mnie też będzie wszystko na filmiku pokazane, w jaki sposób zręcznie omijam właśnie ten pocisk z Iraela, z RPGa. Widząc to, po prostu włączył mi się taki szósty zmysł, którym jest spowolnienie czasu. Tak. Dzięki czemu mogłem zareagować i uciec od tego. Tak, Ziral, niestety taka jest prawda. Kurde, będzie do mnie strzelał. Jeszcze. Nie, no, jeszcze będzie do mnie strzelał. Masz metę za chwilę. Czekaj. Zobaczysz, co zrobię. Co zrobiłeś? Fuck, nie zdążyłem wypaść, ale słyszę odgłos, jak on leci. Co? Bo tak wyskoczyłem do mety. No, wyskoczyłem do mety po prostu. Skoczyłem, enter, dalej. Jeszcze jedna trasa. Tak, jeszcze jedną trasę. Ale ja bym chciał auto zmienić, a nie wiem jak. Masz wyżej przecież. A, dlatego to jest wyżej. Nie wiedziałem, że się da wyżej. Czy ja też chcę zmienić, tak? Nie wiem. Tylko na jakie w takim razie? Jakie dajesz? Nie wiem jeszcze. Muszę wziąć dobrą kontrę, nie? Kontrę. Nie, ja jadę tym samym, zmienię tylko kolor. Nie jestem taki Xira, ale żeby, że jak przegrywam, muszę zmienić oczywiście. Ja jestem ready, startujemy. Wiadomo. Ja też jestem ready. Zmieniłem sobie kolor. Serio? Serio, Ziral? Serio? Masz ten głupi ryj! Masz ten głupi ryj! Masz ten głupi ryj! Masz ten głupi ryj! Jezu, jak wyskoczyłem nad twoim wybuchem w ogóle! Ty to widziałeś? Tak, widziałem. Oh my god! Jezu, jakie wiksy, ludzie! Czy chcecie więcej takich odcinków? Bo ja się bawię świetnie. Tak, świetna jest fizyka po prostu tutaj. W tej w ogóle wyskoczę sobie z płonącego auta, co mi tam? No, to tam odbije się, kurde, jak ten, jak ja się odbiję kamyki, nie? Ja bym dalej jechał jakimś normalnym autem, tylko się odbiłem od maski. To jest ta sama trasa, czy inna? Inna, cały czas jest inna. Każdym razem jest inna, żebyś nie mógł sobie wymyślić jakiejś taktyki. Nie, ja nie wymyślam taktyki. Taktyki są zbyt takie, nie. Taktyki wymyślają ciebie. Taktyki wymyślają, oczywiście. Gdzie jesteś, Ziralu? Nie, ja nie wiem. W dupie. Pewnie tak. Fuck! Jezu, ja tu gdzieś uderzam. Lewo, prawo, lewo, prawo. Co tu się dzieje? Skaczemy. Dobra, jedziemy normalnie. Ja dalej czekam na jakiś odzew, jeżeli chodzi o trainery. Bo... ktoś tam niby wysyłał, chyba jedna osoba tylko widziałem, jakieś trainery z Chomikuj. Aczkolwiek ja nie ufam stronom typu Chomiku i najlepiej jakby ktoś ten trainer jeszcze pokazał w filmiku u siebie albo wysłał link do sprawdzonego jakiegoś i pokazał też filmik czy coś, żebyśmy sobie mogli od razu tak sprawdzić w ten sposób. No, ale zapewne są jakieś fora. Bo często właśnie o to chodzi, że często trainery są po prostu jakieś w trainerach, zawierają się na przykład kilogery albo różne tego typu świństwa, których nie chcę mieć po prostu na kompie. Drogą, te trainery też się pojawiają na forach, bo one tam zazwyczaj zyskują swoją popularność, więc możecie od razu podać link do forum, to nie jest takie trudne. Jakie forum? Wklepać nazwę trainera w... Ty, bo ja już widzę, że ty mnie doganiasz, że ja sobie tak lajtowo jadę. Ja też sobie lajtowo jadę. Nie wiesz, jak bardzo lajtowo jadę, ja mam tak wolne auto, że to nie ma co. Ty nawet nie wiesz, jak ja lajtowo jadę w tej chwili. Jechałeś tyłem? Fuck! Nie, właśnie wyskoczyłem po RPGa. Niestety wyskoczyłem troszeczkę za późno, przez co moje auto wjechało w zaparkowane obok Turismo, w którym włączył się alarm. A, to wy... Może miniesz po drodze akurat, nie? Wiesz co, nie sądzę, bo zanim ja tu się... A, tu wyskoczyłeś! Już widzisz to auto? Było czerwone Turismo? To znaczy u mnie miało chyba inny kolor, nie? Nie było czerwone. A co, miał włączony alarm? Czemu w ogóle jestem pierwszy? Nie, nie miał. Nie wiem, albo ty już skończyłeś pierwsze okrążenie, tak? Mhm. Myślałem, że się teraz alarm włączył, ale to nie, to muzyka. Fuck! W co ja wjechałem? Znowu wjechałeś w coś? Znaczy, ty, no, wjeżdżam cały czas w coś. No bo tu się nie da chyba nie wjechać w nic. Dobra, strzelam do aut. Mamy ustawiony przecież ten... współczynnik jakby ruchu drogowego na najwyższy, więc tu się chyba nie da nie wjechać w auto. Ale headshota zerwała! Czemu strzelasz do ludzi? A kto mi zabroni? Nie. Ja jeszcze tylko pytam z ciekawości. Kto mi zabroni? A, czyli dlatego, że możesz?
Tak. Okej. Spoko jest też to, że nie trzeba przejechać przez ten waypoint. Że po prostu się... A ja wszystkie auta, które są przede mną, ostrzeliwuję właśnie z Digla, bo mam... Nazbierałem chyba 179 ammo od Digla, a wiesz jaki to ma ten, jaką to ma moc? No wiem, to jest strasznie zbugowana broń, w każdym GTA chyba. Sam jesteś zbugowany. To jest bardzo mocna broń, tak samo w CS-ie. No w CS-ie to jest najlepszy pistolet. Headshot i leży. Znaczy wiesz, zależy to, co jak, lubi, komu leży, bo nie? No. Wiesz, jak się gra z dualami to... Ja widziałem na jakimś turnieju właśnie, tak, jak grali. Akuratnie nie, z dualami to nie za bardzo. Ja widzę... Ale USP Glock, nie? Glock. Kurde, jak ja uwielbiałem bursta w Glocku. Ale ja właśnie zawsze polegam USP. Takie baniaki, nie no, tak o, zwykłe strzały pojedyncze to USP, nie? Ogólnie. Ja? Przyjemnie mi się tym strzelało, ale jak już dochodziło do takich akcji, że ja zostawałem na przykład z Glockiem, włączałem sobie tryb burst, nie? Trzy strzały leciały po głowie typa i... Tak samo jest, no, w ogóle... w Famasie, nie? Wiesz co ci powiem? Że ja sobie tak jadę, patrzę, nie jadę zgodnie z trasą. O, widzę właśnie. No, widzisz, już mnie dogoniłeś przez to. Ale ja jadę ja sentinelem poobijanym i obijam się o ludzi, więc... No ja się obijam cały czas, strzelam do wszystkiego, co się rusza, nie? Przede mną. Więc wiesz, jak zobaczysz jakieś trupy biegnących ludzi, stojące auta po prostu tak z dupy, biegnące trupy. Biegnące trupy. Nie, ty, powiem ci, że jakiś widziałem w Penoskinie na Hansel i Gresiel, które zapewne znajdziecie dzisiaj opis tego filmu na blogu, jak się zabiorę do tego. Zobaczycie właśnie opis, co mi się tam spodobało, co mi się nie spodobało, znaczy, ceny ogólnie też. Jak ja byłem w kinie z koleżanką na innych filmach, to było dużo zapowiedzi tego Hans i Gretel. Więc... A ja widziałem, wiesz, czego zapowiedzi? Mhm. Tego. Warm Bodies. O. To jest coś z kolesiem, który jest zombiakiem, ale że też ma uczucia, coś takiego, nie? No dziękuję, że poczekałeś. Jakaś komedia niby. Dobra, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj gra ze mną Ziral. No tak, chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale to już może na samym... Chodź się na ryj. Tak, wiem. Zachowaj to dla siebie. Nie. Nikt nie chce cię słuchać. No wiem, ty mnie nie chcesz słuchać, ja to chciałem tobie powiedzieć, ale trudno. No to zaraz powiesz. Dzięki za oglądanie i na razie. No, trzymajcie się.